Dodatkowo w weekendy prowadzę szkolenia dla grona pedagogicznego z różnych szkół, czy też na przykład ośrodków jakichś, to jest goleniowa, więc ten sprzęt naprawdę działa i jest używany. Ideą tej inicjatywy jest to, że tak jak sama nazwa mówi, że wzmacnia inicjatywę i aktywność mieszkańców, ale odpowiedzialną, czyli musi być jakiś wkład własny. To nie jest budżet obywatelski, w którym po prostu jest plebiscyt na jakieś projekty, tylko tutaj każdy musi jeszcze coś wnieść od siebie. Nie tylko sam pomysł, tylko po prostu samą realizację. Dałeś pieniążki? Tak, ale mam jedną stówkę i dwie dyski. Robią kawał dobrej roboty. Także warto wspierać i pomagać, bo zawsze trafi się ktoś, kto skorzysta z tej pomocy. Myśleliśmy, że jak będzie deszcz, to jednak będzie mniej tych pieniążków, ale wolontariusze dziennie zbierają, przynoszą przemoczenie, ale przychodzą, także się cieszymy, że kręci się wszystko. Bardzo się cieszę. Jest to docenienie naszych starań Teatru Brama, ale też mieszkańców, bo to był taki specyficzny festiwal, za który dostaliśmy tę nagrodę, za którą jakby ja się czuję osobą, która po prostu odebrała. Musi być jakieś nazwisko, żeby odebrać tę nagrodę. Natomiast to jest cała grupa ludzi, która stała za tym festiwalem, za tą ideą i za tą pracą przede wszystkim, więc to jest... Na podziękowanie należą się wszystkim, którzy pracowali przy tym festiwalu, no i miastu.